Elo, jak zastanawiacie się, co mam na głowie, to obejrzyjcie poprzedni vlogmas. A tymczasem zapraszam Was na 5 grudnia i 5 vlogmas. Okej, a więc ja to sobie rozpuszczę już. Jestem strasznie tego ciekawa, bo to nie wygląda, jakby to miało udać. Wygląda, jakbym miała strasznie poczochrane te włosy. Ja też chyba nie mogę spać w takich rzeczach, bo ja jestem typem osoby, który podczas snu się cały czas wierci. Dosłownie, ja podczas snu mogę przekładać poduszki, przekładać samą siebie z 50 tysięcy razy i naprawdę się strasznie wiercić. A miałam wrażenie, że to jest tak luźne, że już mi nic z tego nie zrobi, ale możliwe, że się mylę, tylko że tutaj na przykład widzicie, jakie są strasznie poplątane. No, zobaczymy. Okej. Ej, dobra, nie, jeszcze w takim razie cofam to, co powiedziałam przed chwilą. Jeszcze nic nie mówię, bo chyba to wyszło. Ej, jak wyszło, to ja będę spać teraz w tym codziennie, bo ja uwielbiam takie włosy, dopóki mi się oczywiście nie znudzi. Ale ja uwielbiam takie włosy i jakbym miała wybrać, to bym właśnie chciała mieć takie półfale. Ej, jestem w szoku! Ej, jestem w szoku! Matko Boska, jestem w szoku! Nie jest to najlepszy efekt na świecie, ale wygląda to dobrze. Jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. Po prostu nie sądziłam, że tak to ładnie wyjdzie. Ale dobra, ściągam soczewki i idę jeść śniadanie. A to, co dzisiaj robimy, to jedziemy po choinkę. Naprawdę, już się nie mogę doczekać. Ja mam jeździć po choinkę. W zeszłym roku nie pojechałam. W zeszłym roku moi rodzice sami sobie kupili jakby choinkę. Wiecie, o co chodzi. W sensie sami pojechali i sami kupili. Ja chyba wtedy nie mogłam, albo byłam chora, albo mi się nie chciało. To też jest bardzo możliwe. Albo mnie nie było. Ale ogólnie to powiem Wam, że ja uwielbiam jeździć po choinkę i to jest moja ulubiona czynność, co prawda zawsze jest zimno, jak się jeździ. Ale to nie zmienia faktu, że uwielbiam. Idę zdjąć aparat i zjem śniadanie. Okej, a więc minęło kilka minut, znaczy kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt. Ale mniejsza z tym, ja się już pomalowałam. Proszę bardzo, już Wam pokazuję, jak wyglądam. Ubrałam się. A więc mam na sobie czapkę, taką sinicę, ja często się nie pytacie. O tą kurtkę też, kurtka z Bershki. Taka torebka od Hylak. Bluzę z Rip and Dipa, spodnie ze Stradivariusa. I jeszcze w sumie nie wiem, jakie buty zakładam, ale muszę jeszcze ubrać długie skarpetki. I wychodzę. Także zabieram Was ze sobą i chyba biorę aparat, żeby móc zrobić jakieś fotki tam, jeżeli będzie jakoś ładnie. Także let's go. Jesteśmy już na plantacji choinek. Jest tu ogromny wybór. Można sobie samemu wyciąć, też tam z przodu są już takie wycięte. Ale nie znaleźliśmy nic tutaj, bo chcemy taką nie za dużą, nie za małą w tym roku, żeby była taka odpowiednia, więc idziemy jeszcze na takie drugie pole. Okej, moi drodzy, a więc wróciłam przed chwilą z tej plantacji choinek i udało nam się znaleźć, więc dzisiaj wieczorem będziemy ją ubierać, ale póki co zaraz będę montować vlogmasa wczorajszego, który już jest na kanale swoją drogą, jeżeli to oglądacie, także zapraszam. Ale najpierw jeszcze stwierdziłam, że otworzymy sobie kalendarze adwentowe, więc let's do this. Zaczniemy od świeczuszek, od Yankee Candle i dzisiaj trzecie okienko, tak? Trzecie? Dwójkę otwieraliśmy, tak? Trzecie. I uwaga, uwaga. Dzisiaj mamy jakąś taką szarą. Jest to zapach Candy Cane Forest, czyli te takie laseczki cukrowe. Ale nie pachnie jak Candy Cane, w sensie nie pachną jakoś tak słodko, tylko właśnie takim lasem pachną, ale jest to ładny zapach. Wydaje mi się, że on był kiedyś już w kalendarzu. Ładnie pachnie, tak bardzo delikatnie, nie jakoś tak super mocno. Teraz skiety z Harry'ego Pottera. Otwieramy, trójkę mamy tutaj. I znowu jakieś, czy tutaj są tylko białe?
Tu powypadały jakieś skarpetki. Ja otworzyłam nie te, co trzeba. Shit. Mam trochę zepsuty ten kalendarz, moi drodzy, bo on mi tutaj troszkę wypada. Ale nie szkodzi, bo to chyba miały być te. Tak, bo tam jest siódemka, czyli to miały być te. Okej, dobra, a więc dzisiaj mam z logiem Hogwartu. Bardzo, bardzo ładne. Podobają mi się takie zwykłe białe z logiem Hogwartu. Fajne są. Czy jest czwarty czy piąty? Piąty. Czyli otwieramy tutaj piąte okienko. Tak, czwarte otwieram, czyli teraz piąte, a w tle pije wodę. I dzisiaj mamy z białą czekoladą. Ja nie przepadam za białą czekoladą. Kiedyś lubiłam, a teraz już tak średnio. Kolejna czekoladka to Milka. Jak ja zjem te wszystkie kalendarze, to będę tak gruba. Ale mniejsza z tym. I dzisiaj mamy konia na biegunach. Dokładnie tak, koń na biegunach. Następne to kolejne czekoladki. Kto by się spodziewał? Gdzie piąte okienko tym razem w Ritter Sporcie. W ogóle jutro są Mikołajki. Jezu, jak to szybko minęło. I dzisiaj jakiś taki czerwony. I jest to Mousse au Chocolat. Czy jakiś czekoladowy mus, z czekoladowym jakimś musem. Ostatnie słodycze, czyli Kinder. Jestem ciekawa, co dzisiaj będzie. Ostatnio było chyba Kinder Niespodzianka, co nie? O, piąte jest tutaj. O, takiego kształtu jeszcze nie było. Bo znowu dwie takie mniejsze i tym razem są to dwa takie misia. Rituals i piąte okienko mamy tutaj. Jest takie mega duże, w ogóle do połowy już otwarte. Ale nie zaglądałam tutaj. O Jezu, jak pachnie. Hand balm. Aha, czyli mamy krem do rąk. Hand balm. Czyli mamy kremik do rąk. Ale jak ładny. I to jest to chyba pełna wymiarówka. Przynajmniej tak wygląda. Ale bosko pachnie. Ej, mega pachnie. Pachnie jak jakiś taki płyn do kąpieli. O tak, jak taki w wannie czasem tak pachnie wanno. O nie, on jest taki śliski. Ja mam pokremowane ręce i mi się ślizga. Więc szybko musimy znaleźć na bary, niczym głośnik. Piąte mamy tutaj. Marc Jacobs, moi drodzy. No w tym kalendarzu są takie fajne firmy. Mamy coś z Marca Jacobsa. O, proszę bardzo. Pewnie jakaś pomadeczka. Takie błyszczące. I uwaga. Oh no, a nie, to nie jest pomadka. O nie, to nie jest pomadka. Czy to jest... To jest tusz do rzęs. Ej, zawiodłam się. Myślałam, że to będzie pomadka. I jest mi teraz przykro. Bo ja nie używam tuszy do rzęs, bo mam pomalowane, w sensie mam zrobione rzęsy. Ale mogę sobie pomalować w sumie. Okej, a więc to jest oko pomalowane. A to jest oko niepomalowane. No nie ma takiej różnicy, no bo... ja mam doczepione rzęsy, ale dobra, pomaluję też to drugie. Nie jest tak źle, ale chyba oddam to mojej mamie, bo, no bo ja nie maluję rzęs, co nie? Zbieram te kalendarze i lecę montować vlogmasa, bo chyba się dzisiaj nie wyrobię w ogóle na 16. Tak mi się wydaje, przez to, że pojechałam po choinkę, a wstałam dzisiaj o 11 i musiałam od razu się szybko przygotować. Także nie wiem, czy zdążę dzisiaj na 16, miejmy taką nadzieję. I co? Lecę montować i widzimy się, jak zmontuję. Zapomniałabym jeszcze o tym ostatnim kalendarzu. Zawsze o nim zapominam. I dzisiaj piątka to jest śnieżynka. Nie będę go wyciągać, nie chce mi się złapać ostrość oczywiście. Halo, fokus! No dobra, musicie mi zaufać na słowo, że ostatnie okienko, w sensie ostatnie okienko piątka, to jest... śnieżynka. Otworzę okno, żeby trochę świeżego powietrza wpadło i lecę. Okej, moi drodzy. A więc sprawdzam, czy bardzo się rozmazałam, ale nie jest źle. A więc jutro jadę na sesję zdjęciową, ale to zobaczycie w jutrzejszym vlogmasie. Jadę na sesję zdjęciową. Na sesję zdjęciową pole dance. To będzie moja pierwsza sesja pole dance. Także trochę... Nie wiem, mam mieszane tego uczucia, znaczy cieszę się i w ogóle chcę, ale mam mieszane uczucia, że mamy obawy, że na przykład, ja wiecie, ja jakby trenuję pole dance długo już, bo 3 lata, ale jednak no nie jestem jakąś taką, nie wiem, mam tą grupę zaawansowaną, ale nie znam tak, nie jestem też jakoś fest rozciągnięta, ja to bardziej lubię dla przyjemności, jak mi coś wyjdzie, to już się mega jaram, ale jednak nie jest to jakiś taki, nie jestem jakąś taką fest mega miazgą i boję się na przykład, powiedzmy, jakąś figurkę,
jakby zaproponują mi coś i wiecie, stresuję się po prostu takim, ale nie wiem, dobra, będzie fajnie. I ogólnie później jeszcze spotykam się z takim ziomeczkiem i potem wracam do domu, także stwierdziłam, że skoro jutro mam sesję, to muszę sobie potrenować i popatrzeć, jakie figurki robić, rozciągnę się i w ogóle, także zabieram was teraz na trening. A w przyszłym tygodniu w ogóle też będzie się coś działo na Vlogmasa, bo uwaga, uwaga, będziemy robić tatuaż. Ale nie mówcie nikomu, że wam powiedziałam, bo to będzie dopiero niespodzianka. No i będziemy go robić w przyszłym tygodniu. Co prawda nie będzie to jakiś taki tatuaż wow, jakiś niesamowity albo coś w tym stylu, ale będzie to tatuaż, który mam wrażenie, że będzie tak dopełniał te tatuaże, które mam póki co. Planuję jakieś takie większe, takie lepsze, takie, które mają jakieś takie większe ogólnie znaczenie, ale ten tak wymyślony w sumie spontanicznie dość, o którym myślałam dość długo, ale wymyślone to, co konkretnie, to co ma być, to spontanicznie. Wydaje mi się, że będzie super pasował, ale więcej się dowiecie w tym vlogmasie, kiedy to będzie. No i co? A póki co zabieram was na trening, lecimy zrobić i po prostu strasznie mi się nie chce. I tak samo strasznie mi się nie chce jutro wstawać, bo w ogóle chyba pojadę sobie Uberem z racji, że ja mam na 12 tam być. A moje miejskie, i co będzie niedziela. I moje takie wsiobusy, które to jest jedyny autobus, który dojeżdża do Wrocławia, jedzie albo 8.20, albo 13. O 13 nie pojadę, a 8.20 to jest za wcześnie. No bo będę gdzieś tak wtedy 9.20 we Wrocławiu i tam będę gdzieś o 10, a mam być o 12. Więc chyba zamówię Ubera, no innego wyjścia tutaj nie widzę. Chyba będę musiała zamówić Ubera. No ale trudno, Ubery tutaj ode mnie są mega drogie. Ale dobra, ogarniemy to jakoś, jakoś sobie poradzę, mam nadzieję. I co? I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o to, co chciałam opowiedzieć. Idę robić trening. Później się wykąpię, muszę umyć głowę, żeby mieć na jutro ładną i chyba na jutro sobie zrobię znowu te fale, bo jak widzicie, no teraz już mi zeszły, ale te fale dawały super efekt i mega mi się to podobało. Biorę jeszcze gumkę do włosów, idę się przebrać w jakiś strój, bo raczej w dresie ciężko by mi było. I idziemy. Hello. Okej, moi drodzy, a więc ja już jestem przebrana, gotowa. Jeszcze tylko muszę spiąć włosy. W ogóle pamiętacie, jak tu sprzątaliśmy? Na jednym z vlogmasów. Jak nie pamiętacie, to znaczy, że nie oglądaliście. A jak nie oglądaliście, to znaczy, że musicie to koniecznie nadrobić. Jesteście ciekawi, jak wygląda mój typowy trening polness, to zapraszam was bardzo serdecznie na mój kanał, na resztę filmików, bo już robiłam taki filmik chyba w wakacje albo coś takiego, także oglądajcie. Okej, moi drodzy, ja już jestem po treningu, wykąpana, także gituwa i teraz to, co będę robić, to najprawdopodobniej będę sprzątać Aro i muszę odkurzyć w pokoju, też wynieść naczynia, także teraz będę malować te paznokcie, później posprzątam, wysuszę głowę i zmontuję tego vlogmasa i pójdę spać, także mam jeszcze dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Budziak. Okej, moi drodzy, ja znowu wyglądam jak babcia, a wyglądam tak, a nie inaczej z racji, że zrobiłam sobie już to na szlaf roku, co widzieliście rano, co rozpuszczałam, co pokazywałam wam efekt, żeby mieć też na jutro takie włosy. I zmontowałam przez chwilę tego vlogmasa, którego teraz oglądacie, z racji, że jutro po prostu nie będę miała to czasu. I co? I w ogóle przypomniało mi się, że ubieraliśmy jeszcze dzisiaj choinkę, a ja wam wcześniej tego nie pokazałam. Więc zobaczcie teraz wstawki, jak wygląda choinka, jak ją ubieram i tak dalej, i tak dalej.
Okej, moi drodzy, a więc tak wygląda choinka. Mówię już po cichu, bo prawie cały dom śpi, ale jest po prostu przepiękna. Od lat wygląda w sumie tak samo, bo wieszamy te same bombki i tak dalej. Ale no, zawsze stała tutaj, a tym razem stoi tutaj z racji, że mamy w tym roku taras taki, jakby wiecie, że można sobie na nim posiedzieć nawet w zimę, bo jest ogrzewanie tam wszędzie. Więc w tym roku stoi tutaj, ale no jest przepiękna. Moi drodzy, się z wami żegnam. To by był kolejny, 5. vlogmas. Widzimy się na kanale już jutro. Do zobaczenia i cześć.